Hej kochani, jak widzicie po tytule, dzisiaj filmik związany z butami Melisa i Melba i Melisa. Jak wiecie, jakiś czas temu nagrałam filmik, powiedzmy o plusach i minusach, pozytywnych, negatywnych cechach tych butów, bo jak każde, myślę, mają swoje dobre i złe strony, więc zachęcam Was do zobaczenia tamtego filmiku, postaram się go Wam podlinkować, a dzisiaj chciałam Wam pokazać moją kolekcję i pokrótce opowiedzieć coś o tych butach. Jeśli chodzi o ten filmik, to przypuszczam, że będzie on trwał przynajmniej 20 minut z tego względu, że mam Wam do pokazania 9 par, ale chcę też opowiedzieć o 10, której przy sobie nie mam, więc może od tej pary zacznę. Buty, które pamiętam, kosztowały mnie 22,50, byłam bardzo podekscytowana, mając właśnie pierwszą swoją parę Mel by Melisa. Jeśli chodzi o to obuwie, ja je przetestowałam w Portugalii, gdzie byłam na urlopie i to było pół roku temu, nawet więcej, więc był to okres właśnie taki marcowy, gdzie w Portugalii było dość ciepło, oczywiście nie było jeszcze upałów. Te buty obtarły mnie pierwszym razem, ale potem nosiło mi się je rewelacyjnie. Do dzisiaj uważam, że są to jedne z najwygodniejszych Melisek, jakie mam, czy też Mel by Melisa. Jeśli chodzi o to obuwie, to tak jak widzicie na zdjęciu, proste, można było je nosić razem z zapięciem koło kostki, a można też było ten paseczek odczepić. I może przejdę do pary następnej, pary, której niestety paseczka nie można odczepić. Są to Mel by Melisa, które dostałam od brata na urodziny we wrześniu. Butki te zostały zakupione na eBay i z tego co wiem, to ich cena, słuchajcie, była dość fajna. Kosztowały 18,85, więc uważam, że spoko, sprawdziłam sobie z tego względu, żeby móc Wam powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to obuwie, to tak jak powiedziałam, nie ma tutaj możliwości wyciągnięcia paseczka, mamy ładne serduszko Mel by Melisa, buty są bardzo elastyczne, wygodne, natomiast mają swoje dwa minusy. Jednym z tych minusów będzie fakt, że o tyle, o ile ładnie tutaj ten czubeczek wygląda przed włożeniem stopy, to jeśli włożymy do niego słupkę, a powiedzmy, no nasza stopa nie jest perfekcyjna, to niestety, no tutaj wszystko nam się rozjeżdża. Owszem, dopasowywuje się ta część do stopy, ale już nie jest to właśnie takie smukłe. Gdybyśmy chciały, żeby ten kształt został zachowany, to musiałybyśmy nosić za duże buty, więc to sensu najmniejszego nie ma. I drugim minusem tych butów jest to, że w jednym bucie, nie wiem w którym, czy w tym, bo tu jakby ta podeszwa jest taka lekko dmuchana, ona jest bardzo wygodna, miła, jeśli chodzi o odczucia dla stopy, natomiast wybaczcie za określenie, jeden z tych butów mi dosłownie pierdzi i jak ja idę, to po prostu słyszę takie coś takiego. Sorry za tutaj jakieś efekty dźwiękowe. Jeśli chodzi o butki, to testowałam je kilka razy, miałam je na sobie. Teraz pokażę Wam buty, które uwielbiam. I jest to jedna z takich par, które maltretuję, molestuję. Po prostu chodzę w nich non-stop. W tym momencie nie chodzę, bo słuchajcie, spadł u nas wczoraj śnieg, więc, że tak powiem, na balerinki już jest troszkę za późno, ale na pewno wezmę je do Portugalii w marcu, więc będę w nich śmigać. Zresztą, tak jak Wam mówiłam, to są buty, jak dla mnie, niezniszczalne, w sensie takim, że się nie rozkleją. Kosztowały mnie 22 funty. Ja może Wam wspomniałam w poprzednim filmiku lub nie, ale ja większość Melis zakupiłam, chyba wszystkie, na eBay, bo tam tych Melis nie boję się kupować, natomiast Mel by Melisa, wybaczcie. Natomiast Melisy mam zakupione ze sklepu Non, do którego linka oczywiście Wam podam. Jeśli chodzi o wszystkie te butki, to ja zakupiłam je funkielnówki nieśmigane, żeby nie było, że nie wiem, takie ceny, to pewnie jakieś używki czy coś. Żadna z tych par nie była parą używaną. Wracając do tych, są świetne, pasują do każdej stylizacji.
wygodne. Ja większość Melis mam właśnie i Melba i Melisa po prostu w rozmiarze 6. Według wkładki powinnam nosić 7 i jedną parę właśnie Melis zakupiłam sobie w rozmiarze 7, ale jest to para troszkę większa na mnie. Jeśli miałabym Wam polecić tak naprawdę buty, jakie warto kupić z Melis lub Melba i Melisa, to byłyby to balerinki, bo myślę, że są to buty ponadczasowe, są wygodne, a na obcasie lub też na koturnie, no niekoniecznie, o czym za chwilę Wam powiem. I skoro już zaczęłam mówić właśnie o tych minusach butów właśnie wyższych, to przejdę do chyba drugich Melba i Melisa, jakie sobie zakupiłam. I są to butki na koturnie. Ja byłam troszkę zawiedziona, bo myślałam, że skoro te pierwsze były tak wygodne i były tak mięciutkie i w ogóle, no to, że te będą po prostu też no, cudowne w noszeniu. Niestety tak się nie stało. Tutaj podeszwę mamy, tak naprawdę nie wiem, co tutaj jest w środku. Wydawało mi się, że ona również będzie z tego Melflexu, aczkolwiek tak nie jest. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o to obuwie, to nosi się je tak jak normalne, inne, powiedzmy, buty na koturnie. I niby mamy tutaj we wszystkich Melba i Melisa i Melisach wkładkę antypoślizgową, ale uwierzcie mi, że ona nie zawsze się sprawdza. Jeśli są to buty płaskie, wiadomo, jest inaczej. Natomiast jeśli chodzi o koturne, tu bardzo się zawiodłam. Nie mówię, one bardzo ładnie wyglądają na stopie, pasują do wielu stylizacji, wyciągają sylwetkę, na pewno są fajne, wakacyjne. Natomiast nie są to buty tak wygodne jak balerinki. Stopa się niestety tutaj ślizga i potrafią nam klapać. Mimo że według numeracji, tak jak wspomniałam, ja powinnam nosić 7, więc z 7 już bym po prostu wyskoczyła. Na szczęście jest tutaj pasek na kostce, ale to nie są buty, które brałabym na jakieś zakupy, w których można chodzić nie wiadomo ile. Bardziej butki takie, no na chwilę, żeby założyć, nie na jakieś długie trasy, dystanse, bo niestety w momencie, kiedy nam się ta stopa spoci, no to może nam tu coś klapać. Jeśli chodzi o cenę tego obuwia, to one mnie kosztowały 34 funty, więc dość sporo. I te buty bardzo długo nie schodziły z ceny, więc koturn Wam niestety nie polecam. I może Wam teraz powiem o innych melkach, które zakupiłam w bardzo przystępnej cenie, a same melisy zostawię sobie na koniec. Kolejna para, którą chcę Wam pokazać, będzie parą, która jest świetna na wiele sezonów tutaj, jeśli chodzi o pory roku. Są to takie, powiedzmy, sztyblety, botki, niektórzy powiedzą, że są to gumowce, gumiaki, jak tam chcecie. W każdym razie są to buty, które ja uwielbiam. Byłam w nich, że tak powiem, niedawno, więc mogą być troszkę przybrudzone i pewnie takie są. Jeśli chodzi o tą parę, ona kosztowała mnie 19 funtów, więc jestem przeszczęśliwa, że udało mi się je dorwać w tej cenie, bo potem te buty poszły sporo do góry, kiedy ten sezon taki deszczowy się zbliżał, więc spoko. Bardzo fajne, pasują do każdego outfitu, bo są po prostu czarne, mają takie fajne wstawki, powiedzmy azteckie, jakieś tam wzory, nieważne. Mamy tutaj coś, za co możemy pociągnąć, więc spoko. Buty są odlewane z formy i po prostu, zobaczcie, no można z nimi zrobić wszystko. Nawet na upartego można by było je w ten sposób włożyć do torby jakiejś podróżnej. To mi się bardzo podoba, bo pracują ze stopą. I w związku z tym, że ten materiał jest właśnie, powiedzmy, taki kauczukowy, gumowy, one jakby się nie łamią, prawda? Dopasowują się i elegancko z tą stopą pracują. Jeśli chodzi o konkretnie tą parę, to powiem Wam, że ona jest idealnie dopasowana. Ja włożę do niej stopę tylko z cienką skarpetką, taką stópką właśnie do kostki, bo inaczej no,
powiedzmy, że ta stupencja mi tutaj nie wlezie. Jeśli chodzi o to obuwie, to powiem Wam jeszcze, że jest prześwietne z tego względu, że można naprawdę ubrać je do sukienki, do jeansów, leggingsów, tak naprawdę no, pasują do każdego outfitu i świetnie się noszą, więc jestem z nich bardzo zadowolona. Jak widzicie, byłam w nich ostatnio. Wybaczcie, że perfekcyjnie nie są doprowadzone do stanu używalności, ale stwierdziłam, że jeśli tego nie nagram teraz, to nigdy, bo robię to już po raz czwarty chyba. Przejdźmy do pary, którą kocham, uwielbiam, która spędziła ze mną całe wakacje i dzięki właśnie tej parze zakochałam się na nowo w kolorze niebieskim. I chcę tutaj powiedzieć o meliskach właśnie takich marynarskich, meliskach, no wybaczcie, melkach, będę się mylić. W każdym razie ja wszystkie oczywiście nazwy butków napiszę Wam na dole i postaram się też Wam zrobić jakieś takie przebitki, jeśli będzie to możliwe, więc trzymajcie kciuki, żeby udało mi się wszystko poskładać tak, jakbym chciała. W każdym razie para niebieskich melisek marynarskich, bardzo fajne, naprawdę cudownie dopasowują się do stopy, wyglądały przepięknie, zarówno do, słuchajcie, leggingsów, do sukienek, no przecudowne butki. Pewnie się orientujecie, ja zakupiłam takie same dla Karoli ze stylizacji, oczywiście tylko większe i ona też sobie je chwali, a jeśli chodzi o marynarskie, tak sobie je zapisałam tutaj na liście, to zapłaciłam za nie 22 funty, więc no po prostu bajecznie. Troszkę się pozdzierałem, tu Wam pokażę właśnie podeszwę. To jest ten minus, że wiecie, tu Wam się to wszystko pościera, bo ten materiał nie jest może tak mocny jak skóra, czy po prostu fleki normalne, ale ja na 2 miesiące śmigania no w ten sposób styrałam te butki. Na pewno będę w nich śmigać następny sezon i brać je ze sobą na wakacje. I co my tu jeszcze mamy? Mam jeszcze dwie pary melek i jedną z tych par będzie para, powiedzmy, takich sandałków, nie wiem, z zapiętkiem, nie wiem tak naprawdę jak to nazwać, lub klapków z zabudowanych, napięte. Tak naprawdę, no nie wiem jak określić ten rodzaj obuwia. W każdym razie, jak możecie zauważyć, są one czarne, z czerwonymi serduszkami tutaj. Butki również pachnące jak każda para. Nie mają żadnych dodatków w sensie takim ani serduszek srebrnych, ani złotych. Nie ma tutaj nic poza logiem MEL. No i oczywiście tutaj napisane jest, że były produkowane w Brazylii, że tam producentem jest firma Melisa. No i jaki jest rozmiar europejski, brazylijski w USA. Też do wielu stylizacji się sprawdzały. Bardzo takie lekkie, przyjemne w noszeniu. I gorąco Wam je polecam, jeśli chodzi o ten konkretnie model. Mam nadzieję, że one gdzieś jeszcze w Polsce będą dla Was dostępne. Wiadomo, tak jak Wam mówiłam, w przypadku, kiedy temperatura jest wyższa, stopa nam się jakby nagrzeje, butki się nagrzeją, one się troszkę rozciągają, ale tylko i wyłącznie w tym momencie, w momencie, kiedy jakby robi się chłodniej, my wyciągamy stopę z tego buta, ona wraca, ten but wraca do poprzedniej formy, do swojej pierwotnej formy, więc nic tutaj się nie dzieje w tym sensie, że kiedy ubierzecie buta ponownie, nie będzie on dla Was za duży, uwierzcie mi. I ostatnią parą, o której muszę Wam wspomnieć, będzie para, którą zakupiłam na eBay i to jest jedyna para, którą zakupiłam bez pudełka. Były to butki nowe i są to sandałki, czarne sandały. Czarne sandały, moi drodzy, które prezentują się w ten sposób. I te oto sandałki udało mi się zakupić za kwotę 7,36, coś takiego. Wiem, że były to butki licytowane przeze mnie i były one nowe. Ja w nich byłam dwa razy,
I powiem Wam, że niestety, ale z tymi butami nie mam dobrych wspomnień. Nie wiem, czy w związku z tym, że jest tutaj za dużo pasków, za dużo tego wszystkiego, ale te buty nie należały dla mnie do najwygodniejszych i niestety tej pary sobie nie chwalę. Owszem, bardzo ładnie wyglądała do sukienek, spodenek krótkich i tak dalej, i tak dalej. I na koniec zostawiłam sobie moje dwie perełki, czyli Melisy oryginalne, tak jak Wam powiedziałam, zakupione ze sklepu Non Non. Linka podam Wam na dole. Ja trafiłam na ten sklep dzięki Radzkiej, ona w filmiku właśnie o Melisach mówiła, na jakich zagranicznych stronach warto kupować. I ja właśnie na tej stronie zakupiłam jedną parę melek, a drugą zakupił mi mąż na chyba trzecią rocznicę ślubu, czy urodziny, już nie pamiętam, ale chyba na rocznicę ślubu. I może ja zacznę od pary tych melis, które zakupiłam sobie sama. Jest to para, którą udało mi się kupić w rewelacyjnej cenie, bo kosztowała, uwaga, sprawdźmy, kosztowała ta para 33 funty, kochani, a oryginalnie kosztowała funtów 95, więc przecena, jak widzimy, megaśna. Bardzo fajne pudełeczko, troszkę się przestraszyłam, bo myślałam, że te buty będą bardziej zwariowane, że może się pomylili czy coś. Butki przychodzą do nas z woreczkiem właśnie antykurzowym i tak dalej, więc to jest duży plus. Oczywiście tutaj mamy wszystko zapakowane papierem z logo Melisa, 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 który jest również przesiąknięty zapachem. I chcę Wam pokazać parę butów, która jest świetna, którą uwielbiam z tego względu, że możemy ją nosić na dwa sposoby, tak Wam to pokażę. Z tego względu, że tu w przypadku właśnie tych botków, sztybletów, gumowców, jak tam nazwiecie, w każdym razie tutaj mamy taką nakładeczkę i możemy sobie zdecydować po prostu, jakie obuwie chcemy nosić, w jakim stylu. To jest niebywały plus. Drugim plusem, który mi się tutaj nasuwa, jest to, że są to buty, które są troszkę większe na mnie i mogą dla mnie się nadawać na okres zimowy, bo je wzięłam sobie w rozmiarze 7, więc tutaj, kiedy przyjdzie zima, mogę ubrać sobie grubą skarpetę i posłużą mi, powiedzmy, za takie kozaczki. Jeśli chodzi o te buty, to one nieprawdopodobnie pachną. Mel by Melisa, owszem, mają zapach, jest ten zapach wyczuwalny, natomiast Melisy oryginalne pachną 10 razy mocniej, a te moje dwa modele pachną naprawdę jak guma balonowa, no nie wiem, z dodatkiem Coca-Coli, więc świetnie. Cenę Wam powiedziałam, jeśli chodzi o buty, to ja je testowałam, dwa razy w nich byłam, bardzo, bardzo mi się fajnie sprawdziły. I pokażę Wam parę ostatnią, którą dostałam od męża i której niestety jeszcze nie testowałam, z tego względu, że no już pogody nie było, ja mało chodziłam w obcasach, ale jest to moja pierwsza para Melis, po prostu na obcasie. Jest to współpraca właśnie Melisa z Karl Lagerfeld. Oczywiście tutaj już do góry nogami wszystko macie. Tu mamy jakby wizerunek, mamy wizerunek artysty, więc no słuchajcie, tak prezentują się butki. Są przecudowne, uwielbiam je, mogłabym na nie patrzeć godzinami, nie mogę się doczekać, aż po prostu zacznę w nich chodzić. One oryginalnie kosztowały 135 funtów, a mojemu mężowi udało się je upolować za funtów 54, więc uważam, że rewelacja. Ja mam taki limit, jeśli chodzi o buty Melisa lub Mel by Melisa, że nie przekraczam kwoty 50 funtów. Tutaj powiedzmy, że ta kwota została minimalnie przekroczona. Jak widzicie, tu jeszcze są naklejki, butki są nienoszone. Mamy tutaj możliwość właśnie regulacji za pomocą paseczka. Nie wiem, czy są wygodne, testowałam je tylko w domu i wydają się być wygodne, idealnie dopasowane, więc mam nadzieję, że się sprawdzą. I
Co, kochani? To, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że kupując buty Melissa, radziłabym Wam mimo wszystko wybierać ciemne kolory, bo nawet jeśli tutaj coś zadrapiemy, będzie jakaś ryska, nie będzie to tak widać w przypadku butów jasnych, więc ja Was zachęcam do kupna ciemnych, przynajmniej mnie się tak wydaje, że są bardziej praktyczne. Na pewno można szaleć z wzorami, kolorami, jeśli chodzi o tą markę, bo tutaj mamy bardzo duży wybór i myślę, że jest to naprawdę marka godna polecenia. Oczywiście ważne jest, żeby sobie taki zakup przemyśleć, żeby nie było to coś spontanicznego. To są na pewno buty, które posłużą Wam latami, bo tak jak mówię, nie rozkleją się, nic tam się nie powinno z nimi dziać, prócz oczywiście otarć, odrapań, ścierania się, ale to każde buty mają takie ślady użytkowania, no bo nie fruwamy, tylko chodzimy. Kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Ja jak zawsze życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!